I co jest najlepsze? O co miałem, wam, co miałem wam mówić? Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wasi ulubioni youtuberzy, wiem, co to jestem ja, ale inni, na przykład, nie wiem, Nexelisu, Jacob, ktokolwiek, męczy się na tej mapie, możecie im wysłać linka, niech się męczą na live, zobaczycie, jaka beka będzie z nich, bo naprawdę ja sam się męczę, a oni, wiecie, to są ludzie, którzy się nie denerwują zbyt często, a przy tym się zdenerwują, psychiatryk będzie gwarantowany, więc polecam wam też wysłać linki do znajomych, Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Paczol. I tak jak obiecałem, w nowy rok i przed nowy rokiem jeden dzień macie udostępnioną mapkę od 1000 zł, którą tworzyłem razem z królikiem. Siemanko. I niektóre elementy pomogli nam chłopaki teraz z Grails, czyli stary instynkt, feelingi, Tajreny, Kacory, wiecie, tam tak, takie osoby. I teraz tak, mapa jest trudna, jest 10 etapów. Zaraz wam ją udostępnię. Zobaczycie kod, jaki tam dajemy. Nagrywam na live, więc cały czas się z wami wita, życzę wam szczęśliwego nowego roku Ja wam życzę powodzenia na mapie Pokażę wam wszystkie etapy na tej mapie, oprócz dziesiątego, bo to jest niespodzianka I pokażę wam też jak wejść do tej gry Więc musicie obejrzeć cały odcinek, żeby wiedzieć wszystko Oczywiście to sobie pomontuję Działaj, działaj, działaj Jest, 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 jest. Opublikowaliśmy mapę, niestety były lekkie problemy i teraz tak Kod, który musicie wpisać, jeżeli będziecie chcieli się zalogować na tą mapę, to jest ten kod, który widzicie teraz. Czyli już tutaj widzę, ludzie wpisują ten kod na live. 0764 eee, myślnik 4476 myślnik 9051. To jest kod, który musicie wpisać. Logując się do mapy, jeżeli nie wiecie gdzie wpisać ten kod, za chwilę Wam pokażę, po tym jak Wam pokażę całą mapę. I teraz tak. Wysłałem Wam kod na, na live'ie. Ja sobie ten kod wyspy skopiuję wstecz. I nie będziemy rozpoczynać gry, ponieważ nie będę tego montował z 10 godzin, z 10 godzin, że tak powiem, materiału. Tu zaczynamy. W tym lejku zaczynamy. Mamy pierwszy poziom. Mamy pierwszy poziom, którym jest y, bejtowanym labir labiryntem i trzeba go przejść, tak żeby, no, nie paść, dojść do drugiego etapu. Y, tu macie ostatni, y, ostatni tunel bejtowania i macie drugi etap. Drugi etap osobiście dla mnie jeden z trudniejszych. Trzeba skakać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. bam, pad. I tu mamy dwie opcje. Możemy albo wejść na to, albo na ban Potem ban spadem skaczemy na ten. tutaj. na, na ten. Pod, na ten e, postument. Potem tu. tu. ban na te dwa. I potem mamy dwa ban Jeden, drugi. Odbija nas w to miejsce. Tu musimy przeskoczyć. tu, 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 tu. Potem po tych idziemy, po tych idziemy. Od spadów. I tu jest skończony drugi etap. Trudny mega. Według mnie. Bardzo trudny. Naprawdę. Polecam naprawdę przygotować mocne nerwy, meliskę sobie zaparzyć, zanim będzie przechodzić tą mapę, ponieważ osobiście sam nie przeszedłem ani razu drugiego etapu, ale zrobił to mój znajomy, więc yy, da się przejść. Wszystko jest testowane na 100%, pamiętajcie, wszystko jest testowane, da się to przejść na 100%, więc próbujcie. Potem mamy trzeci etap, skaczemy, 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 bejtujemy trapa, bejtujemy trapy, mamy opony, skaczemy, skaczemy od kolejnych opon, bejtowanko, to jest chyba najlepsze słowo podczas budowy tej mapy. Tutaj baitowanko, skaczemy i mamy lody. Lody mamy, skaczemy przez lody, mamy tor dla przeszkód dla lodów, trzeba przeskoczyć, przeskoczyć, przeskoczyć. Tu jest jeden z trudniejszych etapów, bo trzeba się zatrzymać przed pułapkami. Da się to zrobić w jeden sposób, tylko i wyłącznie w jeden sposób. Musicie odkryć sami w jaki. Potem mamy bejtowanie. To jest ciężkie baitowanie przez te drzwi. Bejtowanie, bejtowanie, bejtowanie. i mamy czwarty poziom. Więc już tutaj... W tym momencie już yy, tracicie nerwy, już y, dzwonimy do psychiatryka, już wiecie, takie rzeczy się dzieją. Potem mamy kolejny poziom, trzeba wyskoczyć, uważać na trapy, wyskoczyć, odbić się od kolejnych opon. I mamy przeskoki na jedną kratkę, czyli coś, czego ludzie nie nienawidzą, ale da się to zrobić. Przeskoki na jedną kratkę z bejtowaniem trapów, czyli bardzo ciężka rzecz, ale da się to zrobić. Sam osobiście to zrobiłem parę razy na razy. Potem mamy zwykłe bejtowanko do góry. Musiałem jakieś schody zrobić, a to były jedne z trudniejszych. Bejtowanko, i tu mamy poziom, który po którym nazwiecie mnie psychopatą, ponieważ tu mamy bejtowanie przez drzwi. Ale z typami, którzy strzelają rpgami. Z jednej strony jest typek, strzela rpgiem, musicie to zrobić tak szybko, żeby on strzelił, przejść, bejtować, bejtować, bejtować. Potem macie tutaj. Potem macie tutaj. Potem macie tutaj. Kolejnego macie tutaj. I ten poziom przeszedłem za 74 razem, ale przeszedłem. I da się go zrobić, bo. Nie wiem, z 20 razy chyba się wywaliłem na tym ostatnim gościu po prostu, bo źle obliczyłem sobie, jak będzie strzelał. Da się to zrobić, jest to... Jak już ogarniecie taktykę, to jest to łatwy poziom. Ale przed tym naprawdę będziecie się denerwować. I teraz tak, wchodzimy, mamy poziom szósty. Mamy poziom szósty i teraz tak. Poziom szósty jest to labirynt z baitowaniem. Naprawdę dużo jest pułapek, dużo jest tego. Tutaj skipnę sobie, bo i tak nawet jeżeli wam tutaj zamieszam w głowie, a wy to sobie w zwolnione tempie puścicie, to pewnie zobaczycie, gdzie jest wyjście. O, jesteśmy, dobra, mamy spada i teraz na spadzie na lunchpadzie, właściwie, to nie jest spad, lunchpad. Wybijamy się tutaj. Bejtujemy na kucaka. To jest też łatwe, to też przejdziemy. baitujemy na kucaka. Uwaga, żeby nie spać za bardzo, bo wtedy nie wrócicie do na ten. Na, na, na z, powro z powrotem nie wrócicie. I tu mamy siódmy poziom z graplerem. Jest ukryty checkpoint, musicie go znaleźć, jeżeli chcecie, nie chcecie przechodzić tego labiryntu od początku. Jest ukryty checkpoint. Bierzemy graplera I teraz tak przeskakujemy sobie po tych pułapkach, po ścianach, bądź od sufitu. I musimy wskoczyć tutaj, na ten balkonik. Po czym bejtuja, bejtujemy, trapy, bejtujemy trapy. I tu graplerem musimy się odbić na tą ścianę, żeby wylądować najlepiej w tym miejscu. Przeskakujemy na drugą stronę. Da się to zrobić. Królik to zrobił za pierwszym razem, a wiecie, że królik jest. E, nie jest do końca. Ja to jest Aha, dobra. No to już wiecie, że jest najlepsze. I tu musimy wyrzucić graplera i to musi być widoczne, że wyrzucacie tutaj graplera za chwipunku, bo może wam zostawić, mogą wam zostać jeszcze trzy strzały, a to będzie wtedy ułatwienie straszne dla Was. Więc tu wyrzucamy graplera, skaczemy, wykonujemy skok, że tak powiem, śmierci, przeskakujemy na jedną kratkę, to jest też łatwe, jeżeli to dobrze zrobicie. I mamy ósmy etap, który jest jednym z trudniejszych etapów. Ponieważ, zauważycie czemu, mamy skakanie po rurach, skakanie od spadów. z spadów skaku skakujemy na to podium, tu, 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 tu. potem od spada, na drugiego spada. i na to miejsce i tu mamy najtrudniejszy skok, czyli skok przez okno, ale jest ułatwienie, czyli jest działko, ponieważ jest możliwość, raz na tysiąc razy wam się zdarzy, mi się raz zdarzyło jak skakałem, że skoczę idealnie tak, żeby stanąć na oknie, poczekajcie, pokażę wam mniej więcej, o. Nie, nie skoczę teraz tak. Ale ok. Musicie skoczyć tak, żeby złapać. Aha, przy tym trybie nie mogę. O! Żeby złapać działko i iść dalej. Bo to jest takie ułatwienie dla Was, że jak skoczycie idealnie, złapiecie działko, to jesteście od razu za oknem. I teraz tak, przeskakujemy sobie. To jest łatwe, to jest łatwe. Tu mamy 180 skok na to. Dalej mamy skok w to miejsce. W to miejsce. I tu pole polecam ro robić sobie bany hopa, żeby skakać. Z tego na to, na to, na to. Skaczemy tutaj. I teraz tak. Skaczemy w to miejsce. Potem odbam spada. <gryw> odban spada. I wchodzimy w to miejsce. I teraz tak. Etap dziewiąty polega na tym. A w sumie wam to pokażę. Czekajcie. Pokażę wam. O, dobra. Wskoczyliśmy w okno. Jak widzieliście. Wskoczyliśmy w okno. Mamy dziewiątkę. Czyli już jesteśmy prawie na końcu. I tu mamy nieszczęsne bejtowanie. Bo musimy przeskoczyć sobie przez okno. Tutaj trenujemy przeskakiwanie przez okno. Musimy zbejtować trapa, i wszystko musimy zrobić w idealnym tempie, żeby wejść w kolejne okno. Tutaj już wam nie dawałem bejtowania trapów yy, na ziemi, ponieważ nie da się z okna zbejtować trapa. Ponieważ, jak stoicie na oknie, to trap się nie zbejtuje, więc tu wam opuściłem. Dalej, bejtujemy, robimy kolejne i tak mamy. Już wam pokazuję. I tak mamy troszeczkę parę, parę razy, ale w tym miejscu kończą się okna i zaczynają się drzwi. Więc tu znowu takie z powrotem powtórka z rozrywki, baitowanie znowu takie, wiecie, na skos i tu mamy poziom dziesiąty, tu się zaczyna poziom dziesiąty i tu już jest dla was niespodzianka, dlatego mam nadzieję, że dojdziecie do tego i teraz tak, na początku odcinka dostaliście kod, jak to przejść w sensie jak wejść do tej, na tą mapę i musicie to dla mnie nagrać Nagroda to jest 1000 zł plus nowiuśka świeżo uszyta na miarę bluza dla waszej, dla, dla tej osoby, która to przejdzie e, z mojego sklepu. Czyli z moim logiem, z moim podpisem, ze wszystkim. To będzie zarąbista bluza, ponieważ już miałem ją w rękach. Jest naprawdę świetna, tylko czekamy teraz aż wszystkie się skończą szyć i drukować, bo tam trzeba wydrukować na, e, logo i napisy. Więc czekamy na to, kod wyspy macie też w opisie i jak użyć kodu wyspy. Pokażę Wam zaraz na odcinku. Tylko że problem jest taki, że musicie to dla mnie nagrać. I teraz, jak to możecie nagrać? W jakikolwiek sposób. Jak mnie oglądacie na YouTubie, to znaczy, że macie konto na YouTubie i musicie to dla mnie nagrać, wrzucić sobie na YouTuba, na niepubliczne najlepiej i wysłać mi link na maila. Jeżeli przejdzie to więcej niż jedna osoba, to wybiorę najlepszy czas z tych osób, które to przechodziły, ale nagranie nie może być montowane, czyli to może być naprawdę spora wielkość pliku jeżeli ktoś nie będzie mógł wysłać i tak dalej, a powie mi, że przeszedłem mapę, dogadamy się tak, że mi to pokaże na Discordzie jako przechwytywanie ekranu, ja to sobie obejrzę na luzie, dogadamy się tak, żeby to zobaczyć. Będę miał naprawdę sporo czasu dla osób, które przeszły ten tor i będę brał najlepszy czas z tych wszystkich zwycięzców. Czas macie. Od dzisiaj do 30 stycznia, miesiąc na przejście mapy. Jeżeli nikt nie przejdzie tej mapy w miesiąc, przedłużymy czas. Naprawdę. Przedłużymy czas, nagrodę nawet powiększymy, pulę nagród, będziemy tą mapę tryhardować, aż ktoś tego nie przejdzie. Więc zaufajcie mi, jest mega ciężko, ale da się, wszystko jest testowane, da się to przejść. I teraz co dalej? Muszę Wam pokazać, jak tu wejść, prawda? Kod mapy już jest udostępniony. W takim razie my wychodzimy do centrum kreatywnego i Wam pokażę, jak to się robi. Mamy swoją tutaj wyspę, centrum kreatywne wchodzimy sobie na którykolwiek z tych y, szczelin, którąkolwiek z tych szczelin ustawiamy kod mapy i tutaj wpisujemy mój kod Czad, czy możecie mi podać kod? 07... o dobra 0764 e, dalej jest 4476 i co dalej mamy? 9051 tutaj wpisujemy mój kod znaleziono wyspę, jest to patcher youtube hardest map in the world tak mi kazali wpisać. I klikamy w tą mapę Wybierz wyspę. I teraz czekamy około minutki, do pół minuty, aż się mapa załaduje, ponieważ jest naprawdę. No, długo się ładują te mapy. Można to robić z kolegą. Dobre pytanie. Możecie zadać teraz pytania jakie chcecie, to ja wam odpowiem na odcinku. Yy, można robić to z kolegą, aczkolwiek naprawdę lepiej to robić solo, bo wtedy nie będzie wam lagować, będzie łatwiej, ale możecie robić z kolegą naprawdę, tylko że na przykład każda próba na przykład tego, żeby kolega się zabił, a wy wejdziecie w jego pułapki wtedy, to jest niezaliczone. Więc trzeba to robić niby z kolegą. No, a, a solo, 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 Solo. I tak najlepiej to trzeba robić solo. Czy można rozwać mapę? Nie można. Nie da się rozwalić mapy. Jakbym zmontował? Najgorzej, jakbyś zmontował, bo wtedy nie, nie udowodnisz mi, w jakim czasie to przeszedłeś, wiesz? Jeżeli zmontujecie wideo, nie udowodnicie mi, w jakim czasie to przeszliście, więc możecie to pociąć tak, żeby było jak najkrócej, a wtedy osoba, która przejdzie to całe i mi wie się całe wideo, będzie miała dłuższy materiał, więc jak mi to udowodni? Można też zrobić screena na końcu, bo nie można latać, ani rozwalać, więc screen będzie też dobry. Szymon, to też będzie dobry, ale nie będę wiedział jaki czas osiągnąłeś. Bo jeżeli przejdziesz jako jedyny na świecie, to spoko, ale jeżeli przejdzie parę osób, no to niestety, ale... No nie udowodnisz mi po prostu, że, nie wiem, robisz to 40 godzin albo par paręnaście razy, w sensie, że... Wiesz, wchodziłeś, 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 wychodziłeś. Dobra, okej, okay. mamy już naszą mapkę załadowaną, wchodzimy. Wchodzimy na naszą mapkę. Wszystko się ładuje. Jak widzicie, mapa jest wielka, naprawdę duża. Lądujemy gdziekolwiek, mapa musi się załadować. To jest najgorszy etap, że tak powiem, naszej rozgrywki. No nie licząc oczywiście tego, że się zdenerwujecie parę razy. I tam mamy ten lejek, oczywiście, tam trzeba zacząć. Ok, w takim razie czekamy. Ok. I teraz mamy rozpoczęcie gry. Klikamy rozpocznij grę. I testujemy wszystko, czy działa. Gdzie mieszkam w Czesto. Dobra, i trzeba wlecieć w ten lejek. Oczywiście, żeby nie tracić czasu, najlepiej sobie wylądować tutaj. I wskoczyć. Ok. Zaczynają się lekkie ścinki. Dlatego polecam przy takim czymś. Polecam sobie poczekać chwilę albo zmienić serwer, ponieważ serwer nam psuje. I teraz tak. Wszystko działa. Nie da się rozwalać. Nie da się budować. Nie da się. Ok, w takim razie mapa nasza działa. Więc. Yy, co, zaczynamy. Trzeba przejść, ją, prawda? Dacie radę? No chyba dacie radę, co nie? Więc tak, nagranie należy wrzucić na swojego YouTube'a. Nazwać je, nie wiem, przeodzy mapkę Paczola albo coś w tym stylu i wysłać mi na maila link. Na maila. Mail jest w opisie, mail jest w opisie streamów i tak dalej. gawroński 7 małpagmailcom więc e, wysyłacie mi linka, ja wtedy weryfikuję całe nagranie. Jeżeli to będzie trwało 3 godziny, to będę 3 godziny siedział i oglądał. Więc e, to jest po prostu, ja robię dla Was konkurs. A! I co jest najlepsze? O co wiem wam, wam mówić? Jeżeli chcecie zobaczyć, jak Wasi ulubioni YouTuberzy, wiem, co to jestem ja, ale inni, na przykład, nie wiem, Nexelisu, e, Jacob, ktokolwiek e, męczy się na tej mapie, możecie mi wysłać linka, niech się męczą na live. zobaczycie jaka beka będzie z nich, bo naprawdę ja sam się męczę, a oni wiecie. To są ludzie, którzy się nie denerwują zbyt często. A przy tym się zdenerwują, psychiatryk będzie gwarantowany, więc polecam Wam też wysłać linki do znajomych. Yy, większa szansa na wygranie, na przykład, nie wiem, podejście znajomemu, powiecie, ej, gościu, ale zobacz, tutaj masz takich myk, że to przejdziesz tak, tak, tak. Tylko przejdź mi ósmy i dziewiąty etap, bo ja nie wiem, a już reszta to sobie poradzę. I wtedy kasa na pół. <laughs> Albo się dzielicie. Kombinujcie, naprawdę kombinujcie, szukajcie tutaj, co można zmienić, co można przejść i tak dalej. I tak zrobimy. Więc co? Ja się z Wami żegnam, życzę Wam powodzenia i czekam na Wasze odcinki z tego toru. Do zobaczenia, Narka!